Jakub Hycki, trener od przygotowania fizycznego Tomasza Adamka. Przede wszystkim powiedz, jak w ogóle się stało, że trafiłeś na ten obóz? Skąd ten pomysł, że to akurat twoja osoba tutaj była? No tak jak już wspominałem we wcześniejszych wywiadach, no tak się złożyło, że ojciec założyciel skontaktował się ze mną. A w zasadzie już w tej chwili wiem, że były to sugestie Tomka Drwala. Poszukiwali takiej osoby i skontaktował się Mateusz Borek właśnie ze mną. Zawsze jesteś chwalony, wiele osób cię chwali. Tomek zawsze mówi, Mister Hycki, powiedz, jak współpraca z samym Tomkiem, ale też i z Rogerem, bo wiemy, że Roger Bloodworth jest trenerem takim, no jest dużym indywidualistą i na pewno pierwsze dni chyba musieliście się trochę docierać. Bardzo miło mi, że praca jest dobrze oceniana i przez Adamka, i przez Bloodworth'a. Czy musieliśmy się docierać? Może faktycznie te pierwsze tygodnie, pierwszy tydzień, drugi tydzień to było takie testowanie siebie nawzajem, to było takie sprawdzanie siebie. Ale Roger jest naprawdę bardzo inteligentny facet i w momencie, kiedy widział, że wszystkie te działania chce z nim konsultować, że wszystkie te działania chcemy ze sobą zespajać, gdy widział, że rzeczywiście nasz wybór jest podyktowany konkretną kontrolą fizjologiczną, którą on interesował się w Stanach i z której też próbował korzystać w miarę możliwości właśnie za oceanem. No, uświadomiło to mu, że rzeczywiście ta droga jest tą drogą słuszną i rzeczywiście udaje się nam poprzez ten nadzór rozwijać wszystkie te zdolności, które w Tomkowi chcieliśmy na nowo wzbudzić. A jak tak usłyszałeś, że masz pomagać Tomaszowi Adamkowi w przygotowaniach do walki wieczoru na Polsat Boxing Night, to nie miałeś takich obaw, że może cię to lekko przerośnie? Nie, czy przerośnie? Nie. Bardziej miałem obawy takie, że miałem zaplanowane wakacje i byłem bardzo zmęczony po ostatnim roku, po ostatnich swoich aktywnościach. Zastanawiałem się, czy długo, czy krótko. No, potrzebowałem parę chwil, ale w żadnym momencie nie miałem wątpliwości, żeby to mnie w jakiś sposób mogło przerosnąć. Ja na co dzień zajmuję się periodyzacją. Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym na uczelni na AWF-ie katowickim. Tam uczę trenerów, w jaki sposób powinni ten trening periodyzować, więc cieszyłem się, że możemy spróbować, że poprzez naszą współpracę zweryfikujemy część naszych narzędzi treningowych właśnie przy współpracy z Tomkiem. Jakby cieszyłem się z racji przede wszystkim tej sfery finansowej, że będziemy mogli poprzez budżet pozwolić sobie na dosyć silne wsparcie takich narzędzi jak genetyka, takich narzędzi jak biologia molekularna, że będziemy mogli na bieżąco monitorować wszystkie markery zmęczenia, ekspresję genów u Adamka. Więc troszeczkę potrzebę do tego z jednej strony jako rzemiosło trenerskie, z drugiej strony naukowo, że też będę mógł na takim case study sobie pewne rzeczy przetestować i sprawdzić. No tak trochę powiedziałeś, jakby to Tomek był królikiem doświadczalnym. Może nie królikiem doświadczalnym, ale wiecie, bardzo często zdarza się tak, że my jako trenerzy w przypadku przygotowania fizycznego, jako fizjolodzy wysiłku fizycznego, nie możemy pozwolić sobie z racji finansowych, z racji ograniczonych budżetów na pełny nadzór, taki wiecie, jaki byśmy sobie życzyli, który mógł być wsparciem tego naszego intuicyjnego nosa. W tym wypadku mogliśmy sobie pozwolić na wiele. A teraz tak trochę odwróćmy sytuację do poprzedniego pytania. Czy jak zobaczyłeś Tomka w ciągu tych pierwszych godzin, pierwszych dni, to byłeś zadowolony z jego, nie wiem, motoryki, z jego siły? Rzeczywiście to był ten etap diagnostyki wyjściowej, to był taki strategiczny czas, no bo w tym okresie zastanawialiśmy się i planowaliśmy te wszystkie działania, które no, w tej chwili mogę powiedzieć, że zrealizowaliśmy w perspektywie czasu. Oczywiście byłem wtedy bardzo przejęty i to jakby determinowało charakter tego obozu, ale ku mojemu może nie zaskoczeniu, może bardziej ku mojemu szczęściu, gdy przyjechał Tomek, to nie był jakoś szczególnie zaniedbany. No. I w aspekcie ciała, jego komponentów, masy i w następstwie wydolności tlenowej. No, my nie mamy tutaj zbyt dużo czasu. Pamiętajcie, że te 8 tygodni, te 7 tygodni, no, to jest dużo i mało. Prawda?
na pewno za mało, żeby wypracować solidną bazę tlenową na 10 rund walki przy wysokiej intensywności, ale jest to wystarczający czas, żeby w odpowiednim zakresie speriodyzować, ukształtować takie zdolności jak siła, jak moc, jak szybkość i wytrzymałość specjalna. No i to wydaje nam się udało odpukać do tego momentu, zrobić bez zarzutów. A tak patrząc na specyfikę tego treningu, tak jak powiedziałeś, czasu jest troszeczkę za mało. Tomek wspomniał o tym, że zaczął biegać interwały. Coś, czego wcześniej nie robił. Powiedz, czy od czego to zależy? Czy od wieku, czy od tego, że taka jest jego specyfika? Znaczy, wiecie, każdy ma swoje koncepcje, tak, treningowe. Trudno w zasadzie w tej chwili jakby ocenić, dlaczego Tomek nie biegał interwałów wcześniej, dlaczego nie podlegał treningowi w takim charakterze. No, nie ma takich przesłanek, żeby tego nie robić. No. Biorąc pod uwagę charakter dyscypliny, biorąc pod uwagę charakter wysiłku, to akurat taka forma treningu powinna być czymś obligatoryjnym. Prawda? Gdybyśmy w hierarchii ustawiali metody kształtowania wytrzymałości, no to rzeczywiście te interwały będą tutaj na pewno wyżej pozycjonowane niż bieg ciągły o zmiennym charakterze, o stałej intensywności. A rzeczywiście kilka narzędzi z kilku środków treningowych Tomek wcześniej nie korzystał. No z pewnością nie korzystał, to jak mieliśmy okazję na tym obozie wykorzystać trening przerywany hipoksji, wykorzystać te warunki wysokogórskie dzięki i zapleczu katolickiego AWF-u i takich generatorów przenośnych. Uważam, że w tej chwili rzeczywiście nie mamy żadnych obaw. 10 rund walczy naprawdę przy niezłej intensywności, sparingowo, w dużym komforcie, więc w ogóle nie obawiamy się o jego wydolność tlenową. Jako jedną ze składowych. No w tej chwili jesteśmy w BPS-ie, bezpośrednim przygotowaniu startowym, no i skupiamy się głównie na podtrzymaniu parametrów mocy i szybkości. Jak tak słyszysz, jak się przygotowują generalnie pięściarze do walk i generalnie ten okres przygotowawczy u wszystkich jest taki sam. To generalnie są podobne elementy, ewentualnie zmieniają się sparing partnerzy, jeśli chodzi o to, jaki jest przeciwnik. Natomiast jak obserwujesz, jak się przygotowują pięściarze, to uważasz, że nie wszyscy powinni trenować tak samo, to po pierwsze, a po drugie, czy na przykład patrzysz i się śmiejesz, nie, panowie, to powinniście robić inaczej. Wiecie, ja daleki jestem od takich sugestii niezweryfikowanych, tak, czy zmian. No, nigdy nie ma złotego środka, jednej recepty. Oczywiście jakby nauka, genetyka, nadzór fizjologiczny mogą ten trening zracjonalizować. Więc dlatego taka ważna jest etap diagnostyki. Prawda? Jednym zawodnikom służą bardziej interwały, innym no, nie służą. Jedni są bardziej wrażliwi na ten bodziec, inni mniej. Podobnie jest z innymi środkami treningowymi czy zdolnościami, które kształtujemy. Ważne jest, żeby rzeczywiście z tą praktyką treningową, zastosowaniem konkretnej metody, zastosowaniem konkretnego ćwiczenia, z kontrolą obciążeń treningowych, żeby rzeczywiście w parze z tym szła kontrola i nadzór fizjologiczny. Przede wszystkim parametrów zmęczenia, parametrów przetrenowania, parametrów czynników, które sugerują nam, czy te obciążenia są już nadprogowe, czy my ten organizm degradujemy, czy one są jeszcze cały czas tymi bodźcami stymulującymi. Przeważnie w sporcie wyczynowym, jeżeli nie ma tego nadzoru, to jesteśmy nadgorliwi, czy przeważnie trenujemy zbyt ciężko, powodując tym samym no, jakby nie trafienie z tą optymalną, najwyższą dyspozycją na czas zawodów, na czas rywalizacji. U Tomka ten nadzór jest ciągły, więc możemy mieć pewność, że jego potencjał motoryczny na ten czas, na te jego 39 lat, na tą jego historię zawodniczą, że on będzie po prostu zoptymalizowany. Czy po tych kilku tygodniach, jak jesteś tutaj z Tomkiem, to powiedz, zauważyłeś już taką wyraźną zmianę? Zmianę w czym? Znaczy, wasza praca przynosi naprawdę taki efekt, że to już jest, powiedziałbym, inny Tomek Adamek niż był kilka tygodni temu. Wiadomo, że jest, tylko pytanie, o ile bardziej się zmienił?
Oczywiście to też są jakieś parametry, które tam względnie możemy sobie mierzyć, prawda? Nie wiem, na pewno spaliliśmy 4% tkanki tłuszczowej, poprawiliśmy wydolność tlenową o 15% od tych wyjściowych poziomów. Parametry mocy również w takich reprezentatywnych testach uległy poprawie, no 30-35%. Rzeczywiście możemy te poszczególne składowe sobie gdzieś tam oceniać, no ale miejmy świadomość tego, że ten wynik sportowy to jednak no, wypadkowa, to jednak synkretyzm wielu. Nie tylko tego naszego silnika, nie tylko tego naszego potencjału motorycznego, no ale oczywiście no, przygotowania technicznego, przygotowania taktycznego. Ale co bardzo ważne, zespojenia dyspozycji psychicznej z optymalnymi warunkami fizycznymi w czasie startu. Czyli mi osobiście najbardziej zależy na tym, żeby on rzeczywiście nie był, był w optymalnej swojej dyspozycji fizycznej i żeby te optymalne warunki fizyczne były wsparciem dla psychiki, dla działań techniczno-taktycznych. Przenieśmy się teraz na dzień 26 września, powiedz, zapewne będziesz w hali, bo ciężko, żeby było inaczej, ale czy będziesz gdzieś tam w okolicy narożnika Tomka? No z tego co wiem, to będę w narożniku Tomka, tak. I to jest dla ciebie nowość, tak? Że będziesz stał w narożniku pięściarza? No nie byłem nigdy wcześniej, to rzeczywiście nie byłem w zasadzie w narożniku żadnego pięściarza. Byłem w kilku narożnikach podczas walk w MMA wśród zawodników, których przygotowywałem, ale faktycznie u pięściarzy nie byłem, więc no, pod tym kątem będzie to nowość. No, są to emocje, jest to duża odpowiedzialność. No, ja się bardzo stresuję też w tych momentach, no, ale mam nadzieję, że moja obecność no, będzie dla Tomka no, wsparciem. Masz jakieś obawy, że możesz sobie nie poradzić? Że zemdleję na przykład, tak? No, takich obaw nie mam, ale... No, czy wiesz, no bo generalnie, przepraszam, że ci przerwałem, ale generalnie szatnia, te ostatnie godziny, minuty przed walką, to jest bardzo specyficzny klimat. To jest specyficzny klimat, rzeczywiście. Oczywiście no, różnie tutaj reagują w tym okresie, różnie zachowują się zawodnicy. No to jest, wiecie, to jest takie ciekawe doświadczenie, też takie, tak powiem, socjologiczne, prawda? Wtedy właśnie widać te dyspozycje psychiczne, które mogą być maskowane, które zawodnik czasem się otwiera. No, bardzo ciekawy okres. No, cieszę się, że będę miał przyjemność rozgrzać Tomka przed walką, że będę mógł go wspierać podczas tego wydarzenia. Dziękuję za rozmowę, do zobaczenia w Łodzi. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.